No. To tu, to tu, to tu, tam to tam, tam to tam, to tu, to tu, to tu, a tam to tam. Ja nie wiem, na czym on tyle główkuje. Co to ma być? Wojtek, opowiedz nam o wzmocnieniach tej łodzi, o tym, jak wygląda konstrukcja jakby wewnątrz kadłuba, te flaczki, których my z wierzchu nie widzimy, bo mamy tutaj za sobą właśnie otwarty dziób, to jest to, co pod kadłub, otwarty, to co pod pokładem. Ja tam widzę bardzo dużo sklejki, dość solidną konstrukcję. No właśnie. Czemu to służy? Jak to jest konstruowane? Konstrukcja jest zrobiona ze sklejki jako ożebrowanie, na którym jest postawiony pokład. Podłoga jest złączona razem z kadłubem, sklejona i oblaminowana. Ale pokład też z tego co wiem, bo mi... Bo jakby nie było tych sklejek, to by pokład wisiał w powietrzu i wszystko się ruszało. Ale pokład też sam jest wzmacniany w tych punktach montażowych, tam gdzie są fotele i tak dalej, jeszcze dodatkowo. Tak, jeszcze dodatkowo cały pokład jest tam, gdzie trzeba, jest dołożona sklejka dla wzmocnienia. Dobra, no to jest jeszcze ciekawa rzecz, której ja się dzisiaj dowiedziałem, o dziwo nie od ciebie, że twoje łodzie są wzmacniane na całej długości tego rantu, burty od góry do koła, do wszystko. Dziób, cała burta i rufa. No i plus wzmocnienia pod fotele, wzmocnienia pod zawiasy. Co to wzmocnienie nam daje? Że można wszystko przykręcić od góry. Od góry możemy na wkręty sobie wszystko przykręcić i łódce się nic nie dzieje. No, nie powinno się. Uchwyty na wędki, jakieś... Uchwyty, relingi, kosze, cokolwiek chce się przykręcić, nie trzeba wstawiać dodatkowych wzmocnień, bo wszystko jest. Gdzie potrzeba i gdzie się coś montuje, to wszędzie jest wstawione wzmocnienie. Także te opinie, które użytkowników, które mówią o tym, że te łódki są naprawdę, naprawdę tak solidnie skonstruowane, no mają pokrycie w rzeczywistości. Jak widzicie, ja na łódce od Wojtka pływam 3 lata, dzisiaj się dowiaduję, że ja mam wszystko wzmocnione dookoła, że ja sobie tam mogę przykręcić co chcę, a ja się tam szczypałem z różnymi rzeczami i tak dalej. A jeszcze widzę tutaj karnistry. Karnistry, każda łódka ma 20 karnistrów 5-litrowych, to jest 100 litrów powietrza pod podłogą. Kurde, to jest gigantyczna dodatkowa wyporność. No bo to chodzi o wyporność. Przy nabraniu wody musi spanikować, no. Ktoś pomyśli, jak to, taka łódka za taką kasę, no w sumie to za niewielką kasę, jak na taką łódkę, umówmy się, ale karnistry. Ktoś pomyśli, kurczę, czemu nie jakieś bardziej wymyślne rozwiązania, no ale ja to widzę w ten sposób, że no co można dać lepszego? Karnistry nie ulegają żadnej erozji, trzymają zamknięte w sobie powietrze, no bo oczywiście one są zakręcone, te karnistry. Więc tak naprawdę robi nam się struktura plastra miodu i wielokomorowość. Tak. Bo w razie czego, nawet jak przebijemy dno i pizniemy też ten jeden z karnistrów, no to jeszcze zostaje nam 19 karnistrów, ale które nam... Ale nie przebijesz karnistra, nie uszkodzisz tak dna, żeby przebić karnistra. No. Nie dajemy pianki, bo pianka pije wodę. Później łódka będzie ważyć z 200-300 kilo. Nie będzie można jej wyciągać na przyczepkę, bo będzie za ciężka. No ja słyszałem takie legendy, że panie, taką łódkę mam zapianowaną, a od drugiego człowieka słyszałem, ja miałem łódkę zapianowaną, ale łódka ważyła 100 kg, teraz waży 300. No. Jest to możliwe, żeby aż tak? No jest. I tej wody nie da się pozbyć z tej piany. Nie, już jak ta pianka nasiąknie i nie ma gdzie to odparować, to już nie. To koniec. My pływamy dużo z psami, no to żeśmy sobie wymyślili takie coś, co będzie u nas na łódce. Wojtek, jak o tym usłyszał, to trochę ręce załamałeś, co? Nie, to
Nie. To jest właśnie przykład tego, że my, jako klienci, nie mamy pojęcia. Coś sobie wymyślimy. Nam się to wydaje, że to jest takie proste do ogarnięcia, a później się okazuje, czego mi nie powiedziałeś, że to wymaga aż tyle zachodu, się okazuje, że to nie jest wcale takie proste. To jest takie popularne powiedzenie, to nie jest wcale takie proste, ale to naprawdę nie jest proste, bo ja w ogóle nie wziąłem pod uwagę tego, powiem może co wymyśliłem. Wymyśliłem sobie, ze mną pływa Fibi zawsze na łódce, na poprzedniej łodzi ona pływa pod pokładem słonecznym i tam się jej zrobił taki naturalny luk, przedział, jak zwał, tak zwał, to sobie pomyślałem, że na tej łódce też by coś takiego pasowało, ale tu nie mamy pokładu słonecznego, więc się zapytałem Wojtka, czy by dało się zrobić to w bakiście. No Wojtek mi powiedział, no dałoby się. No i dałoby się. No i tak, wymyśliliśmy coś w tym stylu, że tu jest takie wejście. Ono by było tutaj z boku. I wszystko fajnie, ale ja nie wziąłem pod uwagę tego, że przecież podłoga wewnątrz, tam jest taka krzywa. No krzywa, no trzeba ją wyprostować. No i jak ją wyprostowałeś? Wkładkę wklejoną ze sklepu. I będzie miał taką budę. Kawałek będzie, bo... To się jeszcze pomaluje to kłotem, wklei się i będzie płaska podłoga. Położysz dywanik dla pieska i będzie miał legowisko. No i widzicie, coś takiego trzeba było wyciąć ze sklejki, wyprofilować. Tutaj trzeba też tą część bakisty oddzielić od reszty bakisty, bo tam będzie bakista dalej z akumulatorem, z innymi naszymi gratami. Więc... Tak się wydaje, ale roboty trochę przy tym było. I na jaką kwotę byśmy wycenili tą robotę? Bo tak, samo to kosztuje jakieś 170-180 zł samo to wejście. Ogarnięcie tego, no oczywiście to jest robota plus materiał. Plus materiał, plus robocizna. Materiał plus robocizna, no to na pewno gdzieś około 500 zł. Wyjdzie 500, tak się wydaje. No ale czego się nie robi dla swoich psiaków? Będzie miał nasz pies najnormalniej w świecie budę na łódce. Budę na łódce, nie? A kto tam śpi? Taką to kajutkę ma Fibcie. Dobrze, że nie zdecydowaliśmy się na długie bakisty, bo... Jednak... Popatrz, ile mamy pokładu, to właśnie. Jest niesamowite. No druga sprawa, że łódkę z długimi bakistami już mamy, a brać drugą łódkę z długimi bakistami to by trochę była monotonia, a tu zawsze co innego, a druga sprawa, no właśnie, popatrzcie, ile my tu mamy przestrzeni. Przecież obok stoi łódź z długimi bakistami. No i to jest właśnie to, że to trzeba sobie wybrać. To trzeba wiedzieć, co się chce, jak się będzie pływać. Bo jeżeli się pływa tak jak my, w dość różnorodny sposób, prawda? W taki, że my pływamy czasami wędkarsko, ale czasami chcemy sobie popłynąć totalnie turystycznie. Jak takie niedzielne dziadki, wybyczyć się na wodzie. Spędzić ten czas i... Poleżeć sobie na łodzi, a tutaj to mamy pole de profis. No i na tej łódce też można się fajnie schować, bo ona ma bardzo wysokie burty. Przeszło, a zaraz zmierzę, ale ma wysokie burty, także tu naprawdę można się schować. Psy to tutaj mają chyba wybieg jakiś. No już nie wspomnę o tym, że mają psiedział. Już żeśmy to nazwali, to jest psiedział. No i ten kolor, powiem ci, petardo, właśnie taki chciałam. Poprzednio łódź jest biała, tą, którą mamy, a ja się uparłam, żeby ta druga nasza łódka była szara. No trochę się kłóciliśmy o to, bo ja chciałem dwie łodzie, żeby były no mniej więcej w takiej samej stylówce. No ale jak zobaczyłem ten szary pokład, no muszę ci przyznać, że miałaś rację 100%. No, a ja chciałam z czystej praktycznej strony ten szary, bo wiem, że nie będzie mi się tak brudził jak ten biały, zwłaszcza, że my naprawdę często pływamy i często wychodzimy sobie wszędzie w lesie, a potem wracamy z takim błotem na jesień, na tę łódkę, to wszystko się roznosi. No my naprawdę hardkorowo
No też nasza łódka też przecież no, stoi pod chmurką, prawda? O tym nie wspomnę. I to jest chyba no, największe utrapienie, że no, my nie jesteśmy w stanie jednak kontrolować tego, jak ta łódź się zabrudza non stop w sposób taki naturalny. Moglibyśmy mieć pokrowiec, ale my z łodzi korzystamy czasami i kilka razy dziennie. Nie wyobrażam sobie tego pokrowca ściągnąć, zakładać, ściągnąć, zakładać. Nie chciałoby nam ściągnąć, się, znając, to jest... byśmy przez tydzień pierwszy to robili, a później ten pokrowiec by leżał i nikt by nawet nie zakładał. Bo zawsze się jednak wraca później, już jest ciemno i kto by zaciągnął pokrowiec, nie? No ale my też mamy tą łódkę jednak pod drzewami, liście, to wszystko to brudzi, więc ja uważam, że ten kolor to jest strzał w dziesiątkę. Co my tutaj jeszcze mamy? Relingi dłuższe. Paweł wybrał dłuższe. Czemu? Dwa aspekty. Przede wszystkim ty często pływasz obok łodzi na supie i potrzebujesz się uchwycić. Ta łódź jest naprawdę długa i krótkie relingi, które Wojtek oferuje w standardzie, no nie pasowały mi po prostu. Ani wizerunkowo mi nie pasowały, ani mi nie pasowały pod kątem praktycznym. Co następne? Duże, mocne knagi. Część z Was, albo pewnie większość z Was, nie potrzebuje dużych, mocnych knag, bo nie cumuje łodzi na stałe pod domem. No i ta łódź nie musi być tak bardzo mocno przypięta, czy to do pomostu, czy to do jakiejś kotwicy. A u nas niestety tak jest i ja te knagi muszę mieć duże i wygodne, żeby mocną, grubą linę do nich, do tych knag móc przyczepić. No a na te knagi, które Wojtek montuje w standardzie, no nie powiem, one też są mocne, ale na pewno nie są tak wygodne. No, ja mam dosyć duże łapy, potrzebuję móc to swobodnie, szybko zawiązać, no i korzystać z tego codziennie. A co to jest? Gniazdo. Otwórz. A, do silnika ciągowego. To my czegoś takiego jest, nie będzie w niej. To jest standardowa wtyczka, która jest przy haswingu. To. Mhm. I w haswingu jest wtyczka i można sobie to podpiąć. Tutaj gniazdo widzę do sondy, tak? Gniazdo do echosondy, bo miało być trochę inaczej, a on napisał, że ma półmetrowy kabel od echosondy i potrzebuje zapalniczkę. To mu dołożyliśmy na tę zapalniczkę tu, żeby już nie ciągnąć stamtąd. Bo ja teraz echosondy nie mam i co? I myśleć teraz nad takimi rzeczami pod echosondę, czy raczej to dopiero jak sobie kiedyś kupisz, to mi Wojtek domontuje? Nie, się domontuje. Nie przesadzają. Podstawki pod echosondy też takie podstawy coś, tylko mniejsze. Nie, to mi niepotrzebne. No na pewno właśnie, do ładowania telefonu, na pewno będę chciał mieć tam z tyłu, bo to tak jak teraz tu mamy z przodu, to jest niepraktyczne w tej chwili dla mnie, nie? Ty się pytałeś, czy pod ławką? Nie wiem, czy pod ławką. Może i pod ławką? Co sądzisz? I tu też się mocno zastanawiałem nad tym, w którym miejscu umiejscowić tą elektrykę. W poprzednim odcinku mówiliśmy o tym, że Wojtek proponował nam pod ławeczką, ale ja się zdecydowałem, żeby jednak sterownik był w tym miejscu, ze względu na to, że no jednak większość czasu spędzam w tej tylnej części łodzi. I czy podładować kamerę, czy podładować telefon, czy w ogóle no po prostu no włączyć oświetlenie i tak dalej. No wygodniej mi to będzie robić stąd, niż za każdym razem musieć się przemieszczać w centralną część łodzi. Jak widzieliście, ta łódź cała jest wzmacniana drewnem od spodu, ale też jest podłoga wzmacniana od spodu drewnem, więc te fotele, te punkty montażowe w ogóle są wzmocnione taką bardzo, bardzo grubą sklejką. Też się dowiedziałem tutaj od pracownika Wojtka, że łódź jest wzmocniona tutaj na całej długości sklejką. Cały ten, ta burta, ten cały rant dookoła jest wzmocniony sklejką, więc można spokojnie różne rzeczy sobie montować na całej długości tej burty. No i tak jest robione w każdej łodzi. O czym by tu jeszcze? No w każdym razie no, zobaczycie, jak ta łódź będzie pływać, bo co też jest ważne, my będziemy pływać na silniku haswinga 24-woltowym.
wolnoobrotowym z przekładnią planetarną, silnikiem, którego śruba ma dość duży skok, silnik, który się troszkę wolniej rozpędza, ale bardzo mało prądu bierze, jest energooszczędny przez to. No i rozpędza łódkę do całkiem przyzwoitych prędkości, jak na silnik elektryczny. Oczywiście będziemy robić testy tego silnika już niebawem, także na pewno to zobaczycie. No bo u nas oczywiście na spalinie nie można pływać na tą dużą łódzią, to już fajnie by było poświrować na spalinie, no ale cóż, no, przede mną na pewno zrobienie uprawnień motorowodnych. A może i przede mną być. A może i przed tobą. Ale wiesz, ta łódź jest jednak cięższa niż ta 365, co mieliśmy, nie? Ona waży 200 kg. Tak, sporo cięższa. Jestem ciekawa, jak elektryk będzie szedł. No. Tu jest adekwatnie mocniejszy elektryk, bo my teraz pływamy na silniku elektrycznym z maksymizerem też Haswinga, ale osapianie 55 LBS, a ten silnik będzie 24-konny, kurde, 24-konny, 24-voltowy, mi się marzy 24-konny. On jest dwukrotnie większy ten silnik. I 110 LBS siła uciągu, tak, czyli dwukrotnie większy. Ale też zasilany jest, jakby, nie znam się na elektryce, to niech ktoś mądry powie, ale jest lepiej, nie? Ja wiem, że jest lepiej i to jest dla mnie ważne. Nie będę się tutaj mądrkował. W każdym razie cała instalacja łódki też jest przystosowana właśnie do tego. No, co też jest istotne, co się dowiedzieliśmy, to, że no, masa ludzi robi coś takiego, że zasila akumulator. Zasila silnik dwoma akumulatorami, silnik 24-woltowy zasila dwoma akumulatorami 12-woltowymi. Można tak robić oczywiście, ale jedna ważna rzecz. Te akumulatory trzeba ładować osobno, nie można ich ładować szeregowo. A myśmy wybrali takie rozwiązanie, może troszeczkę droższe, ale na pewno lepsze. Do silnika 24-woltowego zakupiliśmy po prostu akumulator również 24-woltowy, 120 Ah, i to powinno nam wystarczyć po sam korek. I tak właśnie powstaje nasza piękna łódeczka Powerbus 430, którą w następnym filmie już na pewno zobaczycie na wodzie. A tymczasem cali na biało. Żegnamy się z Wami i zapraszamy Was na kolejne materiały z tej serii o tym, jak powstają łodzie wędkarskie, jak konkretnie powstaje nasza łódź wędkarska. A jeżeli jesteście zainteresowani ofertą Wojtka, zapraszamy do niego na Face'a, zapraszamy do nas na Face'a. I cóż, widzimy się w następnym materiale. Zostawcie łapę w górę, powiedzcie znajomym o fikotach, zostawcie subskrypcję, dzwoneczek i komentarz. Do następnego, trzymajcie się, bye bye!